O, cześć! Jesteście! Cieszę się, że Was widzę. Napiszę dzisiaj grę o polowaniu na kaczki. Gra ta swoim pomysłem sięga lat 80. Dawno, dawno temu prehistoria, prawda? Ale spróbuję dzisiaj taką retro grę napisać w Scratchu. Do jej napisania potrzebna będzie grafika i tą graficzkę umieściłem na stronie hacker.p7.pl. Umieszczę również link pod opisem tego filmu, dlatego spróbujcie pobrać najpierw pliczki z grafikami. Czyli tak, polowanie na kaczki i są tu dwa pliczki zip z grafikami oraz dźwiękami. No, do dźwięków przejdę później, na razie grafika. Ściągam, rozpakowuję i mam folderek rozpakowany, w którym są różne obrazeczki. Teraz przejdę do Scratcha. Tak jest. W moim Scratchu jak zwykle rządzi kot, ale tym razem kot pójdzie precz. Nożyczki, wycinam kota i zacznę od wczytania odpowiedniej sceny, odpowiedniego tła. Także tutaj w scenie pliczek wczytaj tło z pliku, obrazeczki i mamy tu gdzieś tło. Ok, tak wygląda tło do gry. W grze znajdą się również duszki. Będzie to pies oraz kaczka, a także taki pseudoduszek celownik. Czyli teraz tak, nowy duszek z pliku, kaczka. No, powiedzmy, że wybiorę kaczka leci jeden na razie. Jest kaczucha i do tego jeszcze pies. Pies trzymający złapaną kaczkę. I tak jak wspomniałem, celownik. Jest celownik również tutaj. Jak widać, gra nie jest dopasowana wielkością. Grafiki są tutaj nieodpowiednie. Powiedzmy, że pies, który będzie się wyłaniał z krzaków, musi być zdecydowanie mniejszy, gdyż będzie w tyle w krzakach tam gdzieś buszował i łapał nasze zestrzelone kaczki. Ok. Na razie pies tutaj. Kaczka również jest zbyt duża, czyli ją pomniejszę. No i celownik również zbyt duży. No, ale w ten sposób się go pomniejszyć nie da. O, ciężko jest bardzo utrafić, ponieważ celownik jest bardzo wąski. No, spróbuję go więc pomniejszyć poleceniem Scratcha. W wyglądzie mamy zmień rozmiar o 10, czyli zmienię tu rozmiar o minus 10. I pomniejszę go do takiego rozmiaru. Ok, mamy teraz celownik, kaczkę latającą, psa, który wyskakuje z krzaków. Teraz muszę zaprogramować obsługę celownika. To będzie najprostsze. Zdarzenia, kiedy kliknięto flagę. Pętla zawsze. I w ruchu idź do wskaźnik myszy. Koniec. Teraz i tak jak przesuwam myszą, tak przesuwa się celownik. Moja kaczka będzie sobie latała, ale zanim ta kaczka będzie latała, żeby mi było łatwiej programować, zaplanuję, co się ma dziać wtedy, kiedy będzie trafiona przez nabój. Czyli żebym nie musiał za nią polować, to latanie kaczki zrobię dopiero troszeczkę później. Co się ma dziać w momencie, kiedy kliknięto kaczkę? W mózgu kaczki zdarzenia, kiedy duszek kliknięty. W tym momencie, kiedy duszek kliknięty, znaczy, że kaczka została zastrzelona. Więc w kostiumach wczytam dodatkowy kostium, kaczka trafiona, oraz dodatkowy kostium kaczka spada,
za chwilę mi będzie potrzebny. Czyli w momencie kliknięcia kaczki, kaczka na chwilę zmienia swój kształt na kaczka trafiona. Trafiona i czekaj, powiedzmy sekundę. Zaczynam, no to zmieniam kostium na kaczka leci i po włączeniu gry, kiedy kliknę kaczkę, zmienia ona swój rozmiar. Troszeczkę znowu są niedopasowane wielkości, ale tym się zajmę za chwilę. Kaczka na sekundę zmienia swój rozmiar, następnie później spada w dół, czyli zmienia swój wygląd na kaczka spada i następnie powtarzaj aż, no za chwilę się zastanowimy, aż dotknie zielonej trawy, aż spadnie na wysokość trawy. To ma spadać. No więc jak wykryć, że ona spadła na wysokość trawy? Zmienię jej kostium na spadającą kaczkę. Tak jak mówię, no tutaj ten rozmiar jest niestety zbyt mały. W wyglądzie ustaw rozmiar na... Tutaj będzie na 45, natomiast tu będzie ustaw rozmiar na... Spróbuję 70. O, teraz będzie chyba już bardziej to pasowało. O, zdecydowanie lepiej. Czyli mam ustawienie rozmiaru na 70%. No, 100% to jest ten normalny rozmiar kaczki. Tutaj, ponieważ obrazek, niestety problem jest w obrazku. Obrazek dużej kaczki jest duży, a obrazek spadającej i trafionej kaczki jest już mniejszy. Czyli te proporcje pomniejszenia muszą zostać dopasowane. No więc powtarzaj aż co? Aż moja spadająca kaczka... No, zmień kostium na spadający. Okej, okay. Moja spadająca kaczka spadnie powiedzmy do tej wysokości. Jaka to jest wysokość? Y równa się minus 39, minus 40 powiedzmy. Tak, czyli powtarzaj, aż kaczka osiągnie wysokość 40, minus 40. No więc w ruchu musimy ją przesuwać, zmieniać jej Y, no bo przesuwam ją w dół, o minus powiedzmy 1. Zaraz sprawdzę, jak to będzie wyglądało. I jak tak długo... Jak długo powtarzaj, aż współrzędna Y będzie mniejsza od minus 40. Spróbuję teraz, jak to funkcjonuje. Umieszczam kaczkę na tej wysokości. Kaczka leci, trafiam, spada. No nie spada za dobrze, ale tym się jeszcze za chwilę zajmę. I spadła do wysokości trawy. Po spadnięciu do wysokości trawy kaczka znika. Znika w trawie. Ukryj. Natomiast za każdym razem, kiedy zaczynam grę, muszę zrobić pokaż, gdyż inaczej kaczka byłaby już po prostu ukryta na stałe. Trafiam w kaczkę i kaczka spada. Spadła w trawę, zniknęła.